Cześć, siemano, witam Was bardzo serdecznie na kanale Brodaty Vlog, a dziś poświęcimy trochę czasu na temat nowej opcji oszustwa na LX, także zapraszam na materiał. Ostatnio próbując sprzedać na portalu aukcyjnym LX.pl swojego laptopa, którym posługuję się na co dzień, napotkałem nową próbę, nową opcję oszustwa internetowego. Natomiast jak to wszystko wygląda, zobaczcie sami. Akurat do mnie trafiło kilka wiadomości tego typu. Jak widzimy, tutaj już e-mail został usunięty. Treść, no to wyślij mi cenę i numer telefonu tutaj na Gmail. Mamy tutaj podanego maila, na którego mamy wysłać informacje, które chciał użytkownik. Tutaj jest kolejna wiadomość, też e-mail został usunięty. Dobre zdjęcia, chcę, aby ostateczna cena poszła na e-mail, kolejny. I tutaj mamy trzecią, dostałem tego typu wiadomości kilka, natomiast pokażę tylko trzy, no bo wszystkie są praktycznie podobne. Też już mamy e-mail został usunięty, żeby wysłać cenę produktu, która interesuje, na maila. Ja natomiast nakreślę, jak to wyglądało konkretnie na tym jednym oto mailu, na tym jednym przykładzie. Oczywiście wysłałem pierwszego maila ze zdjęciami, z ostateczną ceną, z numerem telefonu. Dostałem oczywiście też maila zwrotnego od klienta, który chciał zakupić laptopa. Okazał się on w języku angielskim, no i fakt faktem nic dziwnego, gdyby nie to, że bardzo płynnie porozumiewaliśmy się tym, że on mi wysyłał wiadomości po angielsku, ja mu wysyłałem po polsku i on nie miał żadnych problemów z tym, aby odesłać mi wiadomość, że całkowicie mnie rozumie, że wszystko jest ok. Nawet po wysłaniu mu danych kontaktowych tak dalej do przelewu, dostałem maila zwrotnego niby od banku, że bank już ma gotowe pieniądze dla mnie, że bank już jest gotowy wysłać mi przelew w takiej kwocie, jak chciałem. Oczywiście za przesyłkę płaci pan. Jest to przesyłka do Anglii. Oczywiście pokażę wam screeny z dwóch stron załącznika od tego banku. Oczywiście z góry można założyć, że jest to nieprawda. Oczywiście, że jest to podrobiony mail. I tak jak wspomniałem, no, bank wysyła nam pieniądze dopiero wtedy, kiedy my teoretycznie już pokażemy kwitek, że wysłaliśmy paczkę do tego klienta. Otóż jak wygląda list od banku, zobaczcie sami. Otóż na pierwszy rzut pójdzie pierwszy screen. Proszę zobaczyć, mamy tam jest logówka banku, jest Lloyds Bank. To mamy do kogo, oczywiście, że płatność wykonana przez Jacka Freda Williamsa. Na tą kwotę mamy tu oczywiście w jakim banku, od kogo, numer klienta, skąd, gdzie, co i jak. Mamy tu oczywiście maila, który wysłał nam potocznie wiadomość. Tu jak widzicie macie moje imię, nazwisko, tak dalej, do kogo mają być pieniądze wysłane. Tu jest cena, tu jest za co, tutaj jest jaka jest opcja wysyłki, przez co mogą być wysłane. I tu proszę, jest nawet, według mnie, no oczywiście takie informacje jak tutaj imię, nazwisko Jack Freight Williams na dole jest wklejone. To samo tutaj czy tutaj, to jest nie wprowadzane przez system, tylko jest po prostu wklejone. No ale to już możecie wypowiedzieć się o tym w komentarzach, co o tym sądzicie. Przechodzimy do drugiego screenu. O dziwo, na drugim screenie, jak widzicie, mamy zupełnie inny adres wysyłki, zupełnie jest inny człowiek, nie jest Jack Fred Williams, a jest Kevin J. Williams. Jest inny adres, jest inne miasto, jest inny kod pocztowy. No wiadomo, United Kingdom, tu nam się akurat nie zmienia, ale teoretycznie wszystko jest w porządku, mamy tu sygnaturkę banku, mamy wszystko, mamy informacje o banku. Mamy tutaj, tak jak wspomniałem, sygnaturkę, tu mamy numer potwierdzenia, także z grubsza wygląda to wszystko w porządku, wszystko fajnie. No natomiast według mnie tak nie jest, po prostu działa to na tej zasadzie, że po prostu wysyłamy paczkę, a niestety pieniędzy nigdy nie zobaczymy.
Działa to też w drugą stronę, jest też troszkę inna opcja, jeżeli chodzi o oszustwo, ale o tym to już powiem za chwilę. Spotkałem się również z taką opcją, że jeżeli chcemy kupić jakiś przedmiot, działa to na tej zasadzie, że wszystko fajnie, wymieniamy się ze sprzedającym informacjami i tak dalej, dla kogo, i sprzedający używa argumentacji na zasadzie, że paczka zostanie wysłana, kurier wyśle paczkę, tudzież Poczta Polska, tudzież ktokolwiek inny, dopiero w momencie, kiedy dostanie potwierdzenie o tym, że zrobiło się przelew do tego kogoś. Niestety nie polecam takiego próbowania, ani nie życzę nikomu, żeby na coś takiego się naciął. Jest to po prostu film jako przestroga. Ja się z tym spotkałem, nie chcę, aby inni się na to nacięli. Jeżeli macie oczywiście jakieś inne opcje, jeżeli spotkaliście się z czymś innym, możecie podesłać mi materiał na maila, możecie wypowiedzieć się o tym w komentarzu, a na pewno postaram zrobić o tego typu oszustwie film, materiał i nakreślić, nagłośnić tą sprawę.